co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle zapraszam na przegląd tygodnia. Nie mam dzisiaj za wiele dla Państwa dobrych wiadomości, chociaż naprawdę ich szukałem, ale Polska i świat zmierzają w takim kierunku, że dobrych wiadomości jest jak na lekarstwo. Nie będę mówił o sprawie Grzegorza Brauna, bo mówiłem już o niej w czwartek, stając na stanowisku, że to jest opium dla ludu, że poprzez awanturę o uchylenie immunitetu Braunowi, któremu prokuratura chce postawić 7 zarzutów, nasza klasa polityczna sukcesywnie odwróciła uwagę opinii publicznej od spraw ważnych, od tych, o których nie chciano by, aby przeciętny Polak wiedział. No i właśnie, co takiego stało się w tym tygodniu ważnego, od czego władza chciała odwrócić naszą uwagę. Zacznijmy od spraw krajowych. Dalszy postęp w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mariusza Kamińskiego objęto sądowym nakazem dokarmiania. No, on ma ciężki okres w więzieniu, bo nie tylko stracił wolność, ale też dostęp do alkoholu. Dla kogoś, kto jest uzależniony od alkoholu w takim stopniu jak Mariusz Kamiński, no to gwałtowne pozbawienie możliwości picia jest strasznym dramatem. Ale nie tylko, bo więźniowie z Radomia chcieli go pobić, utożsamiając w nim system, przez który siedzą. No, PiS jest bardzo znienawidzony w więzieniach. Służba więzienna temu zapobiegła i w celi, w której siedzi Mariusz Kamiński, umieszczono dodatkowe kamery. Z kolei w więzieniu, w którym siedzi Maciej Wąsik, doszło do próby przedstawienia go przez więźniów nienawidzących PiS-u i więźniów, którzy również w Wąsiku upatrują przedstawiciela systemu, który tyle ludzi wsadził do więzienia. Także interwencja służby więziennej, przeniesienie Wąsika do innej celi i objęcie jej większym monitoringiem ma mu zapewnić bezpieczeństwo. Wiem to od funkcjonariusza służby więziennej, który pracuje w tym zakładzie w Przytulicach Starych, gdzie siedzi Wąsik, a który jest ten funkcjonariusz obserwującym mój kanał i czasem mi różne ciekawe rzeczy pisze na temat funkcjonowania służby więziennej. Sprawa Kamińskiego i Wąsika stała się też przedmiotem rozmowy Andrzeja Dudy z Werą Jurową, z Europejską Komisarz do Spraw Praworządności. Doszło do tej rozmowy w Davos. I tu muszę przyznać szokująca rzecz, bo Andrzej Duda postanowił donieść na Polskę, donieść na rząd rządzący w Warszawie do organów unijnych. Paskudna rzecz, paskudne przyzwyczajenie. Na to pewne słowo było takie jak kolaboracja, czyli współpraca z obcym, szczególnie nieprzyjaznym nam reżimem, bo przecież Komisja Europejska nie jest Polsce przyjazna. Donoszenie, obrzydliwie się zachował pan Andrzej Duda. Nie tylko obrzydliwie moralnie, ale też głupio politycznie, bo nic zupełnie nie uzyskał. Mam tutaj krótką notatkę na ten temat. Pani Jurowa po spotkaniu z prezydentem Dudą mówi tak: nie reagujemy na sprawy jednostkowe. O co chodzi? No chodzi o to, że pani Jurowa w rozmowie z dziennikarzami potem mówi, że ją jako urzędnika Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za praworządność to interesują systemowe próby gwałcenia praworządności, a nie jednostkowe, czyli jeżeli rząd PiS-u tam niszczył niezawisłość Sądu Najwyższego, bo tak się o tym mówiło, to był temat dla zainteresowania dla pani Jurowej, a jeżeli dwóch ludzi siedzi w kryminale, to ich to nie interesuje, no to trzeba było się jakoś zdecydować, no albo to ciało unijne powinno reagować na wszystkie przypadki, albo na żaden, a nie tak sobie wybierać, że to, co jest w interesie Niemiec, to nas interesuje, a to, co nie, to nas nie interesuje. Oczywiście ja już mówiłem wielokrotnie wcześniej, że Kamiński z Wąsikiem zostali słusznie skazani, bo nie za żadne prześladowania polityczne, tylko za fałszerstwo dokumentów, bo oni nie mieli prawa podrabiać podpisu wójta, fałszować decyzji administracyjnych i tak dalej. Więc siedzą słusznie, to nie są żadni więźniowie polityczni. Natomiast takie coś, że prezydent Polski pędzi do
przedstawicieli obcego rządu, obcego ciała i donosi na Polskę. I to jeszcze donosi na tym, że jego partyjni koledzy siedzą w więzieniu i jest źle. I to jeszcze w sytuacji, kiedy jednym podpisem mógłby ich uwolnić, to jest rzecz naprawdę obrzydliwa. Ja zawsze miałem złe zdanie o panu Dudzie. Zawsze uważałem, że to taki, prawda, jest goguś, co to nie ma własnego zdania, robi wszystko, co mu podpowie Kaczyński, jest takim jego długopisem, kelnerem i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ukrywam, że nigdy bym nie podejrzewał pana Dudę o to, że będzie latał do obcych organizacji, żeby donosić na swój kraj. A on to właśnie zrobił, także... Także nie będę mówił, co ja o tym sądzę, bo zaraz niezależna prokuratura polityczna wkroczyłaby do akcji, żeby postawić mi zarzuty zniesławienia prezydenta, no ale to zachowanie się samo komentuje. Oprócz tego w Davos spotkał się Andrzej Duda z Wołodymyrem Zełenskim i odbył z nim długą rozmowę, zupełnie bez sensu, z której nic nie wynikało, w której zapewnił go o tym, że Polska będzie wspierać dążenia Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej. No, ja bym miał takie pytanie do Andrzeja Dudy. W jakich granicach on by chciał tą Ukrainę przyjąć do NATO i do Unii Europejskiej? Czy on sobie zdaje sprawę ze śmieszności tego, co mówi? Bo przecież nie wiem, czy zauważył, no chyba zauważył, że na Ukrainie trwa wojna od 24 lutego 2022 roku i wskutek tej wojny Rosja zajęła około 18% terytorium państwowego Ukrainy, czyli te wschodnie obwody, a Ukraina nie chce tego uznać. W związku z tym jest takie pytanie do Andrzeja Dudy, czy on by chciał przyjmować Ukrainę do Unii Europejskiej razem z tymi obwodami zajętymi przez Rosję, czy nie? No bo jeżeli by na przykład wpadł na pomysł, że Ukrainę trzeba przyjąć do NATO bez tych obwodów utraconych, no to może się na to nie zgodzić pan Zełenski, prawda? Może mówi, no przecież Ukraina sięga dalej. No a gdyby na przykład pan Duda wpadł na pomysł, to w jego przypadku wcale nie jest wykluczone, żeby przyjąć Ukrainę do NATO razem z tymi terytoriami zajętymi przez Rosję. No, boję się, że mógłby się na to nie zgodzić Władimir Putin i może by to zostało wykorzystane jako perspektywa czy pretekst do starcia zbrojnego między NATO a Rosją. Trzecie pytanie, jakie się tutaj nasuwa do Andrzeja Dudy, to jest takie, czy on jak zwykle postanowił panu Zełenskiemu zrobić prezent i za darmo taką deklarację złożyć, czy na przykład postanowił od Ukrainy coś za to dostać. Nie mówię on jako Andrzej Duda, ale on jako prezydent coś dla swojego kraju. Czy jak zwykle według zasady, że Polska nic nie chce dla siebie, Andrzej Duda powiedział, że no to obiecam Zełenskiemu, że przyjmiemy Ukrainę do NATO i do Unii Europejskiej ku chwale, ku uciesze innych polityków, którzy się śmieją widząc to, że w razie czego to Polska będzie ponosiła w relacjach z Rosją konsekwencje takich deklaracji, a nie inne państwa. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że w tej sytuacji wojennej, jaka jest na wschodzie, wcale nie ma konieczności, że nie ma takiej polityki poza Polską, żeby wszystko dawać Ukrainie za darmo i że państwa poważne, które Ukrainę wspierają, to wystawiają za to rachunki. I proszę bardzo, portal czeski portal śledczy Piwowar podaje informację o tym, że firmy brytyjskie przejmują kontrolę nad złożami rud litu na Ukrainie. Co się stało? Otóż do Kijowa pojechał brytyjski premier Rishi Sunak i zaproponował stronie ukraińskiej pomoc finansową w wysokości 200 milionów funtów na potrzeby ukraińskich sił zbrojnych, ale przy zastrzeżeniu, że połowa tej kwoty trafi do brytyjskich producentów sprzętu wojskowego. I rząd w Kijowie to zaakceptował, no bo ma nóż na gardle, broni potrzebuje, amunicji potrzebuje, ale co było ceną, którą Ukraina musiała zapłacić Wielkiej Brytanii właśnie za to, że taka umowa o wsparciu została podpisana. Otóż
W dzień, kiedy Rishi Sunak przyjechał do Kijowa, to australijska spółka European Lithium sfinalizowała transakcję nabycia spółki European Lithium Ukraine LLC, która była w posiadaniu licencji na wydobycie rudy litu na Ukrainie. Prawda? Co to jest lit? Lit to jest taki pierwiastek, który służy do produkcji między innymi akumulatorów. Rudy tego litu bardzo obfite znajdują się na Ukrainie i tak się złożyło, że kiedy Sunak przyjechał mówić tutaj o wsparciu, jakie Wielka Brytania udziela Ukrainie, to spółkę, która posiada koncesję rządu ukraińskiego na wydobywanie tego litu, przejęła spółka australijska. Prawda? Czyli jaki jest tego efekt? A spółka australijska, która jest tutaj jakoś tam współpracuje ze spółkami brytyjskimi, etc., etc. I reasumując, wskutek tej wizyty, tej umowy, to zachodnie spółki, czyli australijska i brytyjska, będą wydobywać rudy litu w obwodzie kirowogradzkim, w obwodzie donieckim i w obwodzie zaporowskim. Co ciekawe, część tych złóż litu znajduje się na terenach włączonych do Rosji, co też jest odpowiedzią na to pytanie, dlaczego Władimir Putin włącza te tereny do Rosji. Dlatego, że one mają ogromny potencjał przemysłowy. Prawda? Mamy tutaj, sobie wynotowałem z jeszcze innego portalu informacje na temat tych złóż litu, jakie są. Łączna grubość skał, prawda, pokrywających złoże 60 do 100 metrów. Rudy mają grubość wahające się od kilkudziesięciu do 200 metrów, etc., etc. Wysoka miąższość i tak dalej, i tak dalej. Także te rudy litu mają ogromne znaczenie dla przemysłu, dla gospodarki. I teraz wskutek umowy Rishiego Sunaka z rządem ukraińskim przy okazji pomocy dla Ukrainy podpisano porozumienie w sprawie właśnie wydobywania tego litu, czyli jak podeszli do tego Anglicy. Anglicy podeszli do tego w taki sposób. Chcecie, droga Ukraino, broń, chcecie amunicję, proszę bardzo, my wam damy tutaj kredyt. 200 milionów funtów, ale żeby tam nie było znowu awantury z tego, że będą te pieniądze rozkradzione, a takich afer przecież jest dziesiątki, to połowę tego kredytu wydajecie pod naszą kontrolą u nas na firmach, które produkują broni i amunicję. Drugą połowę sobie wydajecie według własnego uznania, ale zabezpieczeniem tej transakcji jest to, że przejmujemy od was złoża litu, prawda? Państwo brytyjskie prowadzi swoją politykę w sposób dojrzały, wyważony i kieruje się własnymi interesami, a nie jak prezydent Duda opowiada dyrdy mały o wspieraniu za darmo albo o tym, że Polska nic dla siebie nie chce. No Anglia zyskała na tej pomocy. To jest taki przykład, który dawałbym panu prezydentowi Dudzie, że jednak asertywność w polityce popłaca, bo dlaczego on za pomoc zbrojną dla Ukrainy niczego nie wytargował. Wytargował tylko to, że pomniki Bandery jak są, jak były, tak są, ulice Szuchewycza jak były, tak są, ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jak nie było, tak nie ma, a Ukraińcy jeszcze nie wpuszczają polskich kierowców i blokują polski eksport na Ukrainę. Porównajcie sobie państwo siłę polityki Andrzeja Dudy, który oddał wszystko, co tylko mógł i nic z tego nie miał, z polityką pana Rishi Sunaka i zastanówcie się państwo, kogo wolelibyście mieć na miejscu głowy państwa polskiego? Kogoś, kto postępuje tak jak Duda, czy tak jak Sunak? Ale wróćmy do Davos, bo tutaj dzieją się rzeczy bardzo niepokojące. Otóż Davos, jednym z głównych prelegentów była Ursula von der Leyen, czyli przewodnicząca Komisji Europejskiej, wyjątkowo antypolska postać. I Ursula von der Leyen powiedziała tak.
Największym zmartwieniem na najbliższe 2 lata nie jest konflikt ani klimat. Największym zagrożeniem jest dezinformacja i niedoinformowanie, a także towarzysząca im polaryzacja w naszych społeczeństwach. Jak? Tutaj taki cytat jeszcze dosłowny, posłuchajcie Państwo. Zagrożenia te są poważne, ponieważ ograniczają naszą zdolność do radzenia sobie z dużymi globalnymi wyzwaniami, przed którymi stoimy. Zmiany w naszym klimacie i klimacie geopolitycznym, zmiany w naszej demografii i w naszej technologii napędzają konflikty regionalne i nasilają konkurencję geopolityczną oraz ich wpływ na łańcuchy dostaw. Otrzeźwiająca rzeczywistość jest taka, że po raz kolejny konkurujemy między krajami bardziej intensywnie niż przez kilka dziesięcioleci. To sprawia, że temat tegorocznego spotkania w Davos jest jeszcze bardziej istotny. Odbudowa zaufania. Tak mówi Ursula von der Leyen. I co to znaczy, co wynika z tych jej słów? Otóż tak zwana dezinformacja to jest... Co to jest dezinformacja? Dezinformacja to jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji albo niedoinformowanie, prawda? To jest rozpowszechnianie częściowych tylko informacji, a częściowo nie. To jest, zdaniem Ursuli von der Leyen, najpoważniejsze zagrożenie. I co to oznacza, że ona z tym chce walczyć? Otóż to oznacza, że ona będzie chciała położyć łapę na polityce informacyjnej, to znaczy wprowadzić globalną cenzurę, żeby nie można było mówić już tego, czego von der Leyen i Komisja Europejska by sobie nie życzyli i żeby nie można było głosić określonych poglądów. Temu to wszystko służy. Także to jest moim zdaniem taka zapowiedź powołania ogromnej ilości narzędzi cenzorskich do tego, żeby wykluczyć z przestrzeni publicznej czy rozmaite poglądy, czy niewygodne fakty. Tak ja to odbieram. I odbieram to tak, w oparciu jeszcze o kilka innych przesłanek. Po pierwsze, to jest taki trend, który już ma miejsce, bo widzicie Państwo, że są pewne poglądy albo pewne fakty, za których głoszenie jest się prześladowanym, dyskryminowanym i tak dalej. No na razie ma to jeszcze małą surowość, prawda, że no na przykład jak się mówi coś niepopularnego na YouTubie, to można zostać wyłączonym. Na przykład Wojciech Sumliński się o tym przekonał, jak zaczął mówić o to, co się nie podobało środowiskom żydowskim w Polsce, prawda? Ale tak się akurat składa, że w sukurs tej wypowiedzi Ursuli von der Leyen przychodzi zapowiedź wiceministra sprawiedliwości nomen omen w Polsce, niejakiego Śmiszka, Krzysztofa Śmiszka. On jest znany powszechnie jako partner Roberta Biedronia, taki Rainbow Jasty zawodowy. I cóż się takiego dzieje? Otóż po wejściu do rządu, po tym jak Śmiszek objął funkcję wiceministra sprawiedliwości, to przypadło mu opracowanie zmian w kodeksie karnym w zakresie walki z tak zwaną mową nienawiści. No i robi to właśnie Śmiszek. Odpowiada za rozszerzenie kodeksu karnego. Tam bodaj w artykuł 256a ma zostać wprowadzony, albo 265, ja już nie pamiętam. I ponieważ prace nad tym idą pełną parą, to Śmiszek postanowił się podzielić, pochwalić tym wszystkim i skorzystał z okazji z zaproszenia ze strony Bogdana Rymanowskiego do Radia Z i mówi tutaj tak, że przepisy dotyczące mowy nienawiści to bardzo ważna inicjatywa i jeden z elementów umowy koalicyjnej. Rzeczywiście tak było. Lewica i Platforma, jak zawiązywały sojusz i dzieliły się wpływami i ustalały kształt polityki, to wpisano tam jako jedno z ustaleń właśnie element, jako jeden z elementów umowy koalicyjnej walkę z nową rzeczywistością, z nową walkę z tą tak zwaną mową nienawiści. I Śmiszek mówi tak dalej.
Przyszedł czas, żeby zakazać obrzydliwych, homofobicznych, dyskryminacyjnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Tak jak dzisiaj mamy przepisy dotyczące zakazu mowy nienawiści motywowanej rasą czy pochodzeniem etnicznym, chcemy dopisać do tego katalogu m.in. orientację seksualną, płeć, tak aby nigdy więcej orientacja seksualna czy bycie członkiem jakiejkolwiek mniejszości nie było powodem do pogardy, hejtu itd. Na co Bogdan Rymanowski zadał pytanie o tym, kto będzie decydował o tym, co jest mową nienawiści, a co nie jest. I tutaj Śmiszek odpowiada, oczywiście niezależne, niezawisłe sądy, które orzekają na podstawie prawa i na podstawie doświadczenia życiowego. No i tutaj Śmiszek opisuje całą procedurę, prawda, i w końcu zdziwiony Rymanowski pyta, czy to nie będzie ograniczenie wolności słowa. No i na to odpowiada ten Śmiszek, zgodnie z lewacką pseudologiką, tak, zdecydowanie nie. Wolność jest jedną z największych wartości w naszym demokratycznym kraju, natomiast tak jak wszystkie inne wolności, podlega ograniczeniom. Tym ograniczeniom jest cierpienie innego człowieka. Także z tej wypowiedzi wynika, że już niedługo w ramach realizacji umowy koalicyjnej będzie wprowadzony nowy przepis do kodeksu karnego i właśnie za to odpowiada pan Śmiszek. I będzie tam przewidywał kary. Tylko jeszcze nie wiadomo, w jakiej wysokości te kary będą. To mnie ciekawi. Nie mogę się doszukać takiej informacji. Może państwo wiecie, może państwo macie jakieś źródło wiedzy w tej sprawie, to mi napiszcie. Jaki będzie wymiar kary za takie przestępstwo z nienawiści? A o tym, że będzie tutaj szereg nadużyć z tym związanych, to pokazuje właśnie wyrok, jaki zapadł w środę 17 stycznia 2024 roku, czyli parę dni temu, przed znanym w całej Polsce z niezawisłości Sądem Rejonowym w Gdańsku. Prawomocnie na ograniczenie wolności oraz zapłatę 15 tysięcy złotych kary został skazany Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro Prawo do Życia. To jest taka fundacja skupiająca działaczy pro-life, która domaga się zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, zakazania aborcji, informuje o skutkach aborcji. I za cóż Mariusz Dzierżawski, państwo się pewnie zdziwicie, został skazany, chociaż jeszcze te przepisy o mowie nienawiści nie weszły w życie, ale on został skazany z tego sławetnego artykułu 212 kodeksu karnego, który mówi o zniesławieniu. On jest tak skonstruowany, że każdy może każdemu wytoczyć sprawę z tego artykułu. A cóż takiego się stało, że Mariusz Dzierżawski trafił przed oblicze niezawisłego sądu w Gdańsku? Otóż akt oskarżenia skierowało przeciwko niemu Stowarzyszenie Tolerado. Jest w Gdańsku takie stowarzyszenie, które się zajmuje promocją Rainbow Jastych i reaguje bardzo źle, bardzo agresywnie na wszelkie wypowiadane poglądy niezgodne z wersją świata Rainbow Jastych. I co takiego się znalazło w tym akcie oskarżenia? Otóż w akcie oskarżenia znalazł się zarzut, to trzy osoby tam siadły na ławie oskarżenia. Pan Dzierżawski, pan Prybyło i jego żona, to są trzej członkowie zarządu tej fundacji. I zarzut był taki, że, uwaga, słuchajcie państwo, fundacja podaje do wiadomości publicznej wyniki badań naukowych wskazujące na to, iż pedofilia jest częstym zjawiskiem w środowisku homoseksualnym. Prawda? Pan Dzierżawski zorganizował taką akcję, w ramach której uświadamiano Polaków o tym, o skutkach tam tej agresywnej propagandy, homopropagandy, tęczowej, Rainbow Jastej propagandy, prawda? O, ja już mówię tym językiem takim, żeby mnie tutaj YouTube znowu nie wycinał. W każdym razie on przywołał szereg badań naukowych mówiących o tym, że w środowiskach homoseksualnych jest nieproporcjonalnie duży odsetek pedofilów, prawda? I podał tutaj przykłady, że między innymi lider aktywistów Rainbow Jastych ze Szczecina trafił do kryminału za pedofilię, że do seksu z ludźmi wyrażały swój pozytywny stosunek środowiska Rainbow Jastych. Część z nich działa na zasadzie jako aktywiści domagający się legalizacji pedofilii i tak dalej, i tak dalej. Podał szereg takich przykładów
które no, zweryfikowanych nawet sądownie mówiących o tym, że po prostu dowodzących tego. I co więcej, Mariusz Dzierżawski przed sądem powoływał też badania naukowe. No i okazało się, że to nie wystarczyło i został skazany. Także 15 tysięcy złotych kary i rok prac społecznych. Tyle będzie miał. Zwróćcie Państwo uwagę sobie na wyrok, jaki zapadł. Ja tutaj mam dla Państwa odpis tego wyroku. To, co mi się najbardziej rzuca w oczy, to w kwestiach formalnych to, że wszystkie dowody, jakie złożył w swojej obronie pan Dzierżawski, zostały odrzucone. To po pierwsze. A po drugie, że on musiał się tłumaczyć z poglądu, który wygłaszał, bo przecież to, że ktoś twierdzi, że w środowiskach tych rainbow jastych, prawda, jest znacznie więcej niż w społeczeństwie takich, którzy dopuszczają się krzywdzenia dzieci, no to jest pogląd, prawda? On na to przywołuje jakieś badania naukowe i tak dalej, ale jak można było człowieka posadzić na ławie oskarżonych za głoszenie poglądu? Przecież proszę Państwa, ja znam faceta, który mnie przekonuje od 20 lat, że Polska i Jagiełło przegrali bitwę pod Grunwaldem, prawda? No on przywołuje szereg argumentów takich, żeśmy Malborka nie zdobyli i tak dalej, ale przecież no, absurdem kompletnym byłoby tłumaczenie, czy sadzenie tego gościa na ławie oskarżonych, to kto miałby to zrobić? No wójt gminy Grunwald czy kto? O to, że on mówi rzeczy tam odbiegające od jakichś badań naukowych czy czegoś. No przecież albo mamy w Polsce wolność słowa i każdy może mówić, co chce, albo nie. I to, jak zauważył słusznie Mariusz Dzierżawski w swoim wystąpieniu obrończym, to ten proces nie dotyczył rainbow jastych, ani pedofilii, ani niczego takiego. On dotyczył tego, czy w Polsce jest wolność słowa, czy nie. Prawda? I to się właśnie wplata w tą deklarację Ursuli von der Leyen, mówiącą o tym, że teraz będą walczyć z dezinformacją, bo według tej nowomowy lewackiej w Unii Europejskiej, to co zrobił Mariusz Dzierżawski, to jest dezinformacja, bo on wprawdzie powiedział prawdę, czyli coś, co obiektywnie jest prawdą, ale prawdą, która się nie podoba Stowarzyszeniu Tolerado i jakimś tam jeszcze innym lewakom. Także i tutaj, co stwierdził Wysoki Sąd jeszcze, proszę Państwa, to prawomocny wyrok, co stwierdził Wysoki Niezawisły Sąd w Gdańsku, skazując Mariusza Dzierżawskiego, stwierdził tak, że tego typu stwierdzenia zniesławiają oraz pomawiają osoby o orientacji homoseksualnej, narażając je na poniżenie w oczach opinii publicznej, co może im utrudniać m.in. działalność edukacyjną wśród dzieci. Państwo to rozumiecie? To znaczy to, że facet nagłaśnia przypadki znane i zweryfikowane sądownie rainbow jastych, którzy się stali bohaterami afer z wykorzystywaniem dzieci, to za to trzeba go skazać, bo on pomawia i naraża osoby o orientacji homoseksualnej, co może im utrudniać działalność edukacyjną wśród dzieci. To znaczy, Mariusz Dzierżawski jest winien tego, że o tym mówi, a nie rainbow jaści, bandyci, o których mówił, bo przecież on w tym sądzie podawał przypadki naprawdę bulwersujące, nie tylko z Polski, ale też tam z Anglii i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli, prawda, jakiś rainbow jasty się dopuści przestępstwa na dziecku, no to co? No to sąd go skazuje, ale jeżeli się mówi o tym, że to rainbow jasty, to już jest mowa nienawiści. Coś niebywałego w ogóle. Ten wyrok, on przejdzie do annałów po prostu. Głupoty, braku logiki w sądach, jakie są i tak dalej. Ale niestety no to pokazuje, w którą stronę zmierza wymiar sprawiedliwości, bo to nieszczęsne Stowarzyszenie Tolerado, które nawiasem mówiąc jest utrzymywane z państwowych pieniędzy i zajmuje się demoralizacją dzieci, bo tak to trzeba, gorszeniem dzieci, bo tak to trzeba powiedzieć otwarcie, posadziło
działacza fundacji, członka zarządu fundacji, która w ogóle nie bierze pieniędzy państwowych i głośno informuje o, o walczy z pedofilią, tak naprawdę robi piękną rzecz. Posadzili go na ławie oskarżonych za głoszenie prawdy. Ta sędzina oczywiście też się tutaj nie wykazała jakimiś horyzontami intelektualnymi. No, typowa idiotka ubrana w togę, której się wydaje, że pozjadała wszystkie rozumy i wydaje bezsensowny wyrok. Ale zwróćcie Państwo jeszcze uwagę na to. Otóż to nieszczęsne stowarzyszenie, one jest finansowane z pieniędzy publicznych. Znaczy z moich pieniędzy posadzono, prawda, moje pieniądze zabierane mi w podatkach zostały wykorzystane do tego, żeby grupa zawodowych gorszycieli posadziła przed sądem człowieka, który mówi jak jest. Mówi, i to posadzono go na ławie oskarżonych za mówienie, za przedstawianie wyników badań naukowych, które komuś tam się nie podobają. No, coś strasznego. Także wyrażam to z tego miejsca solidarność z Mariuszem Dzierżawskim w tych trudnych dla niego i dla innych obrońców życia momentach. Pozostali oskarżeni z nim też zostali skazani na jakieś grzywny. Co ciekawe, to pan Olech Prybyło, który też jest członkiem zarządu fundacji, jest z pochodzenia Ukraińcem. Także patrzcie Państwo, sąd w Gdańsku w czasach wojny na Ukrainie skazuje osobę pochodzenia ukraińskiego na grzywnę za to, że ośmiela się mówić prawdę o skutkach aborcji i pedofilii. Coś niebywałego. A jeżeli inni Ukraińcy w Polsce rozrabiają, to nawet policja nie może mówić o statystykach ich przestępczości, bo zakazują tego jakieś bzdurne, polityczne, poprawne zarządzenia. Także skandaliczny zupełnie wyrok sądu w Gdańsku, naprawdę wołający o pomstę do nieba. Proszę Państwa, mamy tutaj szokujące wyniki audytu przeprowadzonego w Funduszu Sprawiedliwości. No, Fundusz Sprawiedliwości, cała ta afera wokół Funduszu Sprawiedliwości to jest, można powiedzieć, trochę poniekąd moja zasługa, bo ja kiedyś przy herbacie Marianowi Banasiowi zasugerowałem, żeby przeprowadził tam kontrolę w czasie, kiedy prowadził wojnę z Ziobrą. I rzeczywiście, mamy tutaj, proszę Państwa, informacje. Cóż to takiego się tam działo? Kto dostawał pieniądze? Ano, ponad 216 milionów złotych wydał pan Ziobro pod pozorem przeciwdziałania przyczynom przestępczości. No, większość oczywiście trafiła do samych swoich, jak zwykle. I kto skorzystał najbardziej? Ojciec Rydzyk. Fundacja Lux Veritatis wzbogaciła się o ponad 14 milionów złotych. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ojca Rydzyka 648 tysięcy złotych. 12,3 miliona złotych Fundacja Alegoria z Tarnowa. 1,1 miliona złotych Stowarzyszenie Muza Dei. Ale ja już to i tak i dziesiątki rozmaitych fundacji odwołujących się do wartości chrześcijańskich, co mnie akurat jako katolika bardzo gniewa, bo to jest taka kradzież pieniędzy, prawda, z powołaniem się na chrześcijaństwo. To jest coś obrzydliwego, prawda? Ale jedną tutaj znalazłem instytucję, która mną wstrząsnęła trochę. Otóż Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Świętego Stanisława Kostki w Warszawie też była beneficjentem dotacji od pana Ziobry. To jest, jak państwo pewnie pamiętacie, to jest to Towarzystwo Salezjańskie. Salezjanin, który jest członkiem tego towarzystwa, jest prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i on w grudniu wyrzucił
wydawnictwo Capital Book z targów książki w Lublinie. Między innymi moje książki nie mogły być wtedy sprzedawane, bo nie spodobała się książka o Wołyniu. Także, jak Państwo widzicie, moje książki zostały wyrzucone przez salezjanina wspieranego pieniędzmi pana Ziobry. No ale to nie tylko, bo tutaj na liście beneficjentów mamy organizacje związane z posłem suwerennej Polski, pana Ziobry, Dariuszem Mateckim, Stowarzyszenie Fideis Defensor, czyli Obrońca Wiary, oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia miały otrzymać 20 milionów złotych. Prawda? Otrzymały tylko 17 milionów złotych, bo już doszło w międzyczasie do wyborów i nowa władza to wstrzymała. A tutaj bardzo ciekawa rzecz, że 8,9 milionów złotych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości otrzymały dwie fundacje założone przez publicystów Tygodnika do Rzeczy. Fundacja Strażnik Pamięci, której prezesem jest redaktor naczelny do Rzeczy, Paweł Lisicki. No proszę, jak to, Paweł Lisicki od lat udaje najbardziej niezależnego dziennikarza w Polsce, a tu proszę, pieniążki się brało, prawda, od funduszu pana Ziobry. No. W Radzie Fundacji są publicyści do Rzeczy Piotr Gabriel, Piotr Zychowicz, wiceprezesem Fundacji Katarzyna Gintrowska, szefowa PMPG Polskie Media, inwestora strategicznego spółki Orle Pióro, wydającej Tygodnik do Rzeczy. Także jak Państwo widzicie, obiektywizm tego Tygodnika do Rzeczy i niezależność dziennikarska samego Pawła Lisickiego no stoją trochę pod znakiem zapytania. Ja zresztą zmieniłem zdanie dobre, jakie miałem przez lata o Pawle Lisickim po tym, jak musiał mnie przepraszać wskutek przegranego procesu sądowego za kłamstwa, jakie publikował autorstwa Cezarego Gmyza na mój temat. No ale może ja nie mam racji, może dziennikarz niezależny to jest taki, który bierze pieniądze, ale tylko od tych, od których wolno brać pieniądze, prawda? Proszę Państwa, mówiłem przed chwilą jeszcze o cenzurze. No i właśnie kolejne wiadomości dochodzą nas w tej kwestii z Irlandii. Irlandczycy bronią się przed skrajną ustawą cenzorską. I to jest ustawa, która ma zostać też wprowadzona w innych państwach Unii Europejskiej. I chodzi o co? Chodzi o mowę nienawiści. Prawda? To jest mniej więcej to samo, co u nas wprowadza pan Śmiszek, to samo ma zostać wprowadzone w Irlandii. Natomiast powstało tutaj stowarzyszenie, które uświadamia wyborców w Irlandii w sprawie tej ustawy cenzorskiej. I ono mówi tak, że ustawa ta zrywa z zasadą prawną domniemania niewinności, ponieważ ona wprowadza taki przepis, tutaj w Irlandii ma wejść w życie, że jeżeli ktoś jest oskarżony o mowę nienawiści, to musi udowodnić, że się nie dopuścił mowy nienawiści. Czyli to jest postawienie w ogóle na głowie całego systemu prawnego, bo dotychczas w prawie było tak, że jeżeli ja byłem o coś oskarżony, to ten, kto mnie oskarżał, musiał mi udowodnić winę, a nie ja musiałem udowadniać swoją niewinność. Tymczasem właśnie w Irlandii jest odwrotnie. Organizacja Free Speech Ireland, która rozpoczęła taką kampanię Bin the Bill, mówi tak: irlandzki rząd chce uchwalić ustawę, która może skutkować karą więzienia dla ciebie lub twoich bliskich, uwaga, za posiadanie memów, kreskówek lub jakichkolwiek treści, które można by uznać za nienawistne. Proszę Państwa, jakichkolwiek treści, które można byłoby uznać za nienawistne. Czyli de facto za wszystko. Za wszystko. Prawda? No bo wszystko można uznać za nienawistne. Wyobraźcie sobie Państwo, że ja na przykład biorę udział w reklamie obuwia. Ktoś tam przyjdzie, powie: panie Szymowski, dam panu 50 tysięcy, ale zareklamuje pan buty. No to ja reklamuję buty, przyjdę tutaj, pokażę Państwu jakieś nowe skórzane buty i bach, trafiam do sądu. No bo przecież buty można uznać za nienawistne. A może ja chciałem kogoś kopnąć tymi butami, prawda? Może ja chciałem kogoś zdeptać, zrównać w ziemi i tak dalej. No coś koszmarnego. Albo na przykład
Albo na przykład, proszę Państwa, robię sobie kreskówkę z użyciem telefonu komórkowego, prawda? No to bach, sadzają mnie do kryminału, bo akurat ktoś uznał, że telefon komórkowy jest narzędziem nienawiści. A może ja przez ten telefon komórkowy będę namawiał do tego, żeby kogoś nienawidzieć. Coś niesamowitego. Ja zwróćcie Państwo jeszcze raz uwagę na ten fragment. Ustawa, która może skutkować karą więzienia za posiadanie memów, kreskówek lub jakichkolwiek treści, które można uznać za nienawistne. Czyli absolutnie za wszystko. Absolutnie za wszystko. Tutaj piszą dalej jeszcze przedstawiciele organizacji Free Speech Ireland, piszą tak. Projekt ustawy nie zawiera definicji nienawiści i jest bardzo podatny na nadużycia. Czyli to o tym, co jest nienawistne, a co nie jest nienawistne, każdy będzie mógł zadecydować według własnego uznania, no i na przykład mnie pod dowolnym pretekstem podać do sądu. Także być może to już jeden z ostatnich moich wideo felietonów. Może zanim doczekam do 50 tysięcy subskrybentów, to trafię na ławę oskarżonych jako nienawistnik. Proszę Państwa, nie chcę być złym prorokiem, ale może się to stać szybciej niż Państwo myślicie, bo właśnie sobie wyszperałem tutaj informację o posunięciu pani minister. Oj, przepraszam, nie chcę być nienawistny. Pani ministry, bo tak to się teraz mówi. Powiedziałem minister, a to przecież ministra, więc już mogę trafić na ławę oskarżonych za sianie nienawiści, no bo jak, żeby tutaj ministrę nazywać ministrem? Coś obrzydliwego. Także, proszę Państwa, ministra zdrowia Izabela Leszczyna powołała zespół 11 ekspertów, którzy będą doradzać w zakresie epidemiologii. I patrzcie Państwo, kto to się znajduje w tym zespole. W tym zespole jest 11 rzeczywiście, 11 uczonych. Przewodniczącym jest pan profesor doktor habilitowany Robert Flisiak, specjalista chorób zakaźnych, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. I tutaj dostałem od swojego informatora taką informację o przyznaniu grantu panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Robertowi Flisiakowi przez ROCZE, ale przez Gilead, producenta leków przeciwwirusowych i tak dalej. W każdym razie, jak mi tutaj przysłał informację, no, oficjalną do sprawdzenia w internecie, mój informator, to tak, pan profesor Flisiak dostawał pieniądze za konsultacje i wykłady dla firm Moderna i Pfizer. Prawda? Pan profesor Flisiak w związku z tym lobbuje za paszportami covidowymi. Pan profesor Flisiak był laureatem, znaczy nie laureatem, tylko beneficjentem tutaj rozmaitych grantów, czyli dofinansowań od koncernów farmaceutycznych, a jego kolega z zespołu powołanego przez panią ministrę, nie wiem, Leszczynę, pan doktor habilitowany Jerzy Jaroszewicz w 2023 roku raportuje wynagrodzenia za konsultacje i raporty dla Gilead, Moderny i Pfizera. Chętnie też wykłada na konferencjach pod patronatem Pfizera, czyli zwróćcie Państwo uwagę, że w skład zespołu w Ministerstwie Zdrowia, który ma określać politykę epidemiczną, wchodzą dwie osoby, ale pewnie nie tylko dwie, które tak naprawdę są utrzymywane przez koncerny farmaceutyczne, przez Moderne i Pfizera, prawda? Ale widzę też na liście pana profesora, doktora habilitowanego Krzysztofa Pyrcia, bohatera wielu wideo felietonów Witka Gadowskiego, także
kto z Państwa ciekaw zapoznać się, kto to taki pan profesor, doktor habilitowany Krzysztof Pyrcz z Krakowa, to niech sobie poogląda felietony Witka Gadowskiego. No w każdym razie jest to rzecz wyjątkowo niepokojąca, bo przecież nie macie chyba Państwo wątpliwości, że to ciało 11-osobowe pani Leszczyny będzie reprezentować nie interesy pacjentów, tylko interesy swoich mocodawców z koncernów farmaceutycznych. To w ogóle jest sprawa dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no ale Centralne Biuro Antykorupcyjne jest teraz w głębokim chaosie, bo nowa władza chce je zlikwidować, to zupełnie słusznie, a jak nie dla CBA, to może dla jakiejś specjalnej nowej instytucji zajmującej się walką z korupcją. W sukurs, panie ministrze, Leszczynie idzie nowa ministra, feministra już jak czytam, to widzicie Państwo, jaki będę miał problem od już niedługo, jak wejdą te przepisy nowo karające mowę nienawiści. Jeszcze rok temu bym powiedział pani minister, no teraz będzie kara. Nie minister, tylko ministra. Powiem ministra, też kara, bo trzeba będzie powiedzieć feministra. No ale powiedzmy po staremu jeszcze. Pani Nowacka, o tak powiem. Przedstawiła nowe swoje założenia dotyczące zmian w systemie edukacji, a więc tak, mniej fizyki, mniej chemii, mniej historii, mniej języka polskiego w ramach walki z tak zwaną wiedzą bezużyteczną. Czego więcej? No oczywiście zajęć tęczowych piątków, genderyzmu i tak dalej, i tak dalej. Nowa feministra zmieni też listę lektur szkolnych. No i będą o niej, o liście lektur będą decydować eksperci. Jestem bardzo ciekaw, jakie to nazwiska wejdą w skład tego ciała eksperckiego. Ale ciekawe jest uzasadnienie, proszę Państwa, tych zmian. Otóż mam tutaj wypowiedź pani ministry Nowackiej dla Polskiej Agencji Prasowej, która mówi tak, że rozmowa o przeczytanych książkach może być naprawdę rewelacyjnym czasem i dla uczniów, i nauczycieli. A żeby było to możliwe, trzeba ograniczyć pracę domową. I tutaj znowu kolejna wypowiedź, bardzo ciekawa. Prace domowe obciążają uczniów, a jeszcze częściej ich rodziców, którzy w młodszych klasach i tak muszą je wykonać. Co ma zrobić dziecko, którego rodzice nie mają na to czasu albo po prostu nie mają takich umiejętności, żeby z nim jakieś zadanie wykonać? Oczywiście trzeba pamiętać, co jest pracą domową. Czytanie lektury, przygotowywanie się do sprawdzianu czy utrwalanie wiedzy ze szkoły to przecież nie jest praca domowa. I oczywiście padło pytanie o wychowanie obywatelskie, więc tutaj mówi Barbara Nowacka tak, że w szkole powinny być treści, które dotyczą fizjologii człowieka i jego seksualności, ale również tego, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, na przykład hejtu, jak się zdrowo obżywiać i jak żyć higienicznie w cyberświecie. Takich rzeczy się mają teraz uczyć w szkołach dzieci zamiast fizyki, matematyki, polskiego. I tak dalej, i tak dalej. Także będzie śmieszniej, ale będzie straszniej. Bo mówi jeszcze Nowacka, tak, przestrzeń oficjalna musi być neutralna religijnie. Tak naprawdę wystarczy jedna godzina religii, a nie jak teraz 2 godziny w tygodniu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc no, za chwilę w tych szkołach niczego nie będą już uczyć, tylko genderyzmu i niczego więcej. Na koniec jeszcze jedna informacja, o której Państwo nie usłyszycie w polskich środkach masowego przekazu. Chodzi o niejakiego Alana Dershowitza, prawnika amerykańskiego, który, jak się okazuje, był uczestnikiem pedofilskich orgii u Jeffreya Epsteina. Kolejny bohater tej wielkiej afery obyczajowej w Stanach Zjednoczonych, która obejmuje elity
amerykańskiej władzy, z Billem Clintonem włącznie. I proszę Państwa, tenże Alan Dershowitz, wykładowca prawa na University of Harvard, jest teraz obrońcą Izraela przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za ludobójstwo w Strefie Gazy, prawda? Także bardzo, bardzo wpływowa postać. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, że tenże Alan Dershowitz to jest jeden z największych Polakożerców w ogóle, jacy są. On w ramach tak zwanej Ligi Antydefamacyjnej wielokrotnie w swoich publicznych wypowiedziach obarczał Kościół Polski winą czy współwiną za Holokaust. Twierdził, że kardynał Chląd to jest fanatyk z krwią na habitycie, tak powiedział kiedyś oficjalnie. I o Wyszyńskim to samo, że to byli kardynałowie, którzy dawali zielone światło do masakr na Żydach organizowanych przez Polaków z podpuszczenia Kościoła katolickiego. Coś nieprawdopodobnego, prawda? I przebijało się to w amerykańskiej przestrzeni publicznej, no bo skoro mówił to, on był chyba nawet dziekanem prawa na University of Harvard, no to człowiek o jakimś tam autorytecie. Teraz się okazuje, że tenże Alan Dershowitz miał dopuścić się gwałtu na 16-latce, za co został pozwany przez sąd, przez jej prawników, przed sąd na Florydzie. No, będę się tej sprawie przyglądał. Obrzydliwy, jak widzicie Państwo, Polakożerca, kłamca, oszczerca. I tu okazuje się uczestnik pedofilskich orgii u Jeffreya Epsteina. Także tyle. No, nie wyczytacie Państwo o tym w polskich mediach. Ja sobie to znalazłem na jednym z portali śledczych w Stanach Zjednoczonych. Szanowni Państwo, to tyle na dzisiaj. Jak widzicie Państwo, dobrych informacji nie miałem dla Państwa za wiele. Przypominam Państwu, w związku z dużą ilością informacji, zgłoszeń, pytań, jakie do nas napływają, że działa od kilku tygodni moja grupa specjalna detektywów, analityków, prawników, byłych policjantów, która ma na celu pomagać Państwu w rozwiązywaniu problemów, w jakie wrzuciła Was polska rzeczywistość. Właśnie wyszedł wczoraj z aresztu młody człowiek, który w ogóle się tam nie powinien znaleźć, który został zwolniony dzięki decyzjom sądu, dzięki dowodom przedstawionym przez moich detektywów. Także jeżeli takie przypadki Państwo znacie albo sami potrzebujecie pomocy, dajcie znać, macie w opisie filmu dane kontaktowe. W 2024 roku też chciałbym z Państwem się spotykać na moich wieczorach autorskich, które bardzo lubię. Jeżeli chcecie mnie Państwo zaprosić do siebie z książkami na rozmowę o Polsce, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Jak zwykle przypominam, zachęcam Państwa do lektury moich książek. Operacja Okrągły Stół, o tym, jak przeprowadzono transformację ustrojową i zbudowano ten obrzydliwy system postkomunistyczny, w którym przyszło nam żyć. Bardzo Państwa proszę o udostępnianie moich wideo felietonów wszędzie tam, gdzie uznajecie Państwo to za stosowne. Bardzo Państwa proszę o lajkowanie, o komentowanie, o łapki w górę dla zasięgów, bo trafiam na czarną listę YouTube'a za to, co tutaj mówię i padam obiektem cenzury. Tym z Państwa, którym podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite. Jeżeli chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to bardzo będę wdzięczny, bo Państwa wsparcie jest wykorzystywane do rozwoju tego kanału. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.